Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie vlog taki bardziej stacjonarny, bo ostatnimi czasy odwiedzałam lumpeksy dosyć często i trochę rzeczy mi się uzbierało, które chciałabym wam pokazać, więc robimy sobie taki mały haul. Dzisiaj niestety pogoda jest okropna, już taka jesienna, mimo że mamy dopiero 1 sierpnia, no to deszcz pada, niby jest ciepło, ale pochmurane, no i co chwilę jakaś mrzawka, więc nieprzyjemnie, dlatego też dzisiejszy vlog będzie taki bardzo domowy. I tak, bez zbędnego przedłużania już wam pokazuję, co kupiłam. Może zacznijmy od tego, co kupiłam dzisiaj. A więc dzisiaj w jednym lumpeksie jest towar po 3 zł wszystko. I udało mi się taki t-shirt zdobyć. O, muszę się trochę odsuwać, bo nie wiem, jak go widzicie. Ale jest to po prostu taki zwykły t-shirt z nadrukiem. Całkiem mi się podoba, no za 3 zł jest ok. Teraz będzie bluzka z długim rękawem, która szczerze mówiąc bardzo mi się podoba. Jest to coś takiego... Chyba nie da rady jej objąć w całości, bo ona ma bardzo, bardzo, bardzo długi, rozkloszowany rękaw i naprawdę no cudowna jest. Jak się ubierze, to ten rękaw daje niesamowite wrażenie. Proszę bardzo, wygląda ona tak. Rękawy są takie, takie naprawdę, wiecie, ogromne, jak u jakiegoś elfa, wróżki i tak dalej. Takie baśniowe bardzo. Po prostu ta bluzka mi się kojarzy z taką typową bluzką z Pinteresta, gdzie dziewczyny robią bardzo estetyczne, magiczne zdjęcia. Niestety nie mam się jak odsunąć bardziej, żeby wam to lepiej pokazać, bo to jest jedyne miejsce, gdzie jest dobre światło w całym domu, więc muszę tu siedzieć. W sumie z tego haulu lumpeksowego zaraz nam wyjdzie, mierzymy, ale stwierdziłam, że a dobra, ubiorę jeszcze ten t-shirt, który wam pokazywałam przed chwilą. Nie wiem, czy go widać w całości, pewnie nie, ale wygląda tak, może się podniosę trochę, całkiem fajny, jest taki lekko oversize. Dobra, kolejnym moim nabytkiem jest taki króciutki t-shircik, no bardzo mi się on podoba, jest przeuroczy, ale powiem wam, że sama do końca nie wiem, co o nim sądzę, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę na mnie za mały, tak wiecie, ciut, ale chyba tego nie widać, a przynajmniej prosiłam o opinię, czy widać to, że jest trochę za mały, czy nie. Niby z opinii wynika, że nie. Więc myślę, że na razie będę się nim cieszyć. I w tym samym czasie, kiedy kupiłam właśnie ten t-shircik, nie t-shircik, bluzeczkę, topik, to kupiłam też taką koszulę. Proszę bardzo, ona już jest bardziej koszulą właśnie oversize. Ma rękawy takie gdzieś dotąd, do połowy i na dole jest wiązana. Lepiej szczerze mówiąc wygląda jako narzutka niż zapięta. Ale już wam pokazuję, jak to wygląda na mnie, skoro już robimy z tego i tak mierzymy. Sam topik wygląda tak, jest no przeuroczy te koronki, tutaj serduszka, nie wiem, urzekł mnie okropnie. I moją koncepcją od początku było to, żeby do niego sobie nosić właśnie tą koszulę. Szczególnie to byłby mój outfit, który bym sobie ubrała do tego kraju, do którego wybieram się już bardzo, bardzo niedługo na wycieczkę, a tam raczej się nie patrzy dobrze na to, jak się nosi wielkie dekolty i na ramionczkach, odsunięte ramiona, wiecie, raczej tam wolą, jak są takie rzeczy zasłonięte i to wygląda wtedy tak, kiedy mam na sobie obydwa te komplety. Jak chodzi o koszulę, to ona jest trochę wymięta, bo dosłownie jest jeszcze wilgotna, dopiero co była prana. Bardzo podobny do tego czerwonego topiku jest ten, który sobie kupiłam, biało-czarny tym razem. On jest wiązany tutaj na szyi. No i jak widzicie, tutaj ma takie rozcięcie, które szczerze mówiąc bardzo mi się podoba ogólnie. No strasznie teraz mi się podobają koronki, jakieś kokardki, takie wiecie, urocze rzeczy, ale tak najlepiej troszeczkę z pazurem właśnie. No to chyba szczerze mówiąc jest moja ulubiona rzecz z tych wszystkich, które sobie nagromadziłam w tym ostatnim czasie. Jest po prostu ten topik przeuroczy. I w ten sam dzień, kiedy kupowałam ten topik, kupiłam też sobie taką koronkową bluzeczkę. Dosyć długo nad nią myślałam, bo zastanawiałam się, czy faktycznie mi się podoba, czy mi się nie podoba, ale stwierdziłam, no ostatnio taki styl właśnie koronkowy i tak dalej, coś do mnie przemawia, więc a wezmę sobie tą bluzeczkę, co mi szkodzi. Ona ogólnie jest zabudowana tylko tutaj, a koronka jest bardzo prześwitująca w całości. Kiedy ta bluzka jest założona, to ona się prezentuje właśnie tak. Jak jest założona, to szczerze mówiąc nawet bardziej mi się podoba niż taka po prostu na wieszaku. Tylko, że co jest ciekawe, ona jest o rozmiar większa od tego czarnego topiku, a mimo to wydaje mi się, że jest mniejsza, bo tutaj tego nie widać, ale tutaj na dole ta koronka się tak troszeczkę marszczy, także jestem na nią troszeczkę też za gruba, ale tam się nie przejmuję tym za bardzo, no bo
bo dlaczego mam się tym przejmować? Zawsze można ewentualnie tą bluzkę wsadzić gdzieś w spodnie i one będą przytrzymywały bluzeczkę, żeby się nie marszczyła i nie podnosiła do góry. A tak to jest po prostu tak samo przeurocze jak każda inna i tak jak mówię, ten styl ostatnio mi się bardzo podoba. Z takich nowości to już nie będę zakładać, tylko wam szybko pokażę. Mam też taki kolorowy topik. Ja w nim już byłam na koncercie Ed Sheerana, to tam w którymś z poprzednich vlogów wam pokazywałam. Jeszcze takie body w kolorze ecru, takie wiecie, zwyczajne, klasyczne. Jedyne co tutaj jest takie wyjątkowe to ten dekolt. Ja wam dzisiaj pokazuję same bluzki, ale jest też jedna sukienka, którą udało mi się kupić i już ją pokazuję. Tak naprawdę nie byłam do niej co do ostatniego momentu w sumie przekonana, dopóki jej nie zmierzyłam już sobie w domu. I wygląda ona tak, ona jest z długim rękawem, ale z takim wiecie, prześwitującym, więc to nie jest żadna bluzka na chłodne dni. Bluzka, sukienka, no widzicie już, myślę tylko o bluzkach, żadna sukienka na chłodne dni. Muszę sobie popatrzeć w bok, czy dobrze wszystko widać. Tutaj macie, widzicie, gumeczkę w pasie, więc się ładnie układa, gumeczka też jest na zakończeniu rękawów. A to, co jest najładniejsze w tej sukience, to są te falbanki tutaj. One dodają właśnie takiego bardzo, bardzo dziewczęcego wyglądu tej sukience. Ogólnie ona jest właśnie taka bardzo dziewczęca i ma troszkę już taki jesienny vibe, więc to akurat mi się bardzo podoba. I ja planuję ją zabrać ze sobą na tą wycieczkę już nadchodzącą wielkimi krokami, bo nie ma praktycznie dekoltu, więc akurat idealna by była, nic nie trzeba będzie tutaj nosić pod spód, żeby coś zakrywać. No i dobra, wydaje mi się, że ta holowa część vloga trwa praktycznie w nieskończoność, ale to są wszystkie rzeczy, które udało mi się kupić w ostatnim czasie. W ostatnim czasie mówiąc, to mam na myśli pewnie gdzieś od początku czerwca, a może gdzieś tam jeszcze w maju, także jak na taki czas, to wydaje mi się, że wcale nie jest tych rzeczy jakoś bardzo dużo, ale troszeczkę ich się uzbierało, więc chciałam wam pokazać. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście na śmierć, oglądając przez ten cały czas wszystko, co kupiłam. Także to jest taka moja mała kubka zakupów, kubka ciuchowego szczęścia i muszę to teraz wszystko poodkładać na miejsce, czyli to, czego nie lubię robić. Moi drodzy, koniec z paznokciami, zdjęłam już te, co miałam. Teraz moje paznokcie wyglądają tak, no po prostu okropnie, jak u 5-letniego dziecka, strasznie. Nie będę wam pokazywać bardziej z bliska, no bo mam okropny kształt paznokcia, naprawdę wyglądają bardzo, bardzo źle. Ale paznokcie zdjęłam już dlatego, że wolę zabrać się za onychiliozę, coś takiego. W każdym razie to jest to, że paznokieć się odkleja od naturalnego łożyska, no i się cofa coraz bardziej ta linia paznokcia, bo niestety nabawiłam się tego, ale na swoje własne życzenie. Na szczęście jest jeszcze to niezaawansowane, tylko w takim lekkim stadium, więc im szybciej, tym lepiej, a już od lat w sumie to mam, więc nadeszła po prostu pora, że stwierdziłam, że okej, zabieram się za to, więc kupiłam Arkadę, serum i onygen, wyczytałam sobie w internecie, więc tak jak chodzi o Arkadę, no to smaruje się tym na noc, onygenem się smaruje na wieczór i podobno to kombo ma robić cuda i paznokcie mają odrastać już ładnie przyklejone do łożyska, idealne po prostu, jak u nowonarodzonego babyka w bardzo szybkim tempie. Tam dziewczyny pisały, że no po 8 tygodniach już miały bardzo dobre efekty. U mnie to onychiloza, kurde, no nie mogę zapamiętać za nic w świecie. Jest naprawdę bardzo mała. Na tej ręce może jest trochę gorzej, szczególnie jak chodzi o środkowy i ten przedostatni palec, więc no tutaj jest trochę gorzej, ale nie, no ja wierzę, że wszystko będzie dobrze i że jak najszybciej wrócę z powrotem do paznokci, bo bardzo mi tego brakuje. Także zamiast paznokci teraz u mnie Arkada i onygen. Dzisiaj spód do pizzy, no jestem leniwa, nie mam ochoty dzisiaj robić go sama, więc poszłam na łatwiznę i jako dodatki będziemy mieć pomidorki koktajlowe, serek typu feta, szynkę parmeńską, chyba taką gotowaną, do tego kukurydzę w puszce i cebulę i najważniejszy składnik, czyli kurki. Wszystko już dałam na pizzę, pora ją zaraz będzie wsadzać do piekarnika, jeszcze mozzarelli troszkę dokroiłam. I do piekarnika. Tak wygląda przypieczona, trochę nabrała rumieńców, ale pachnie zacnie, więc liczę na to, że będzie smakowała co najmniej wybornie. Outfit taki mi się kojarzy trochę na hippisa dzisiaj. Wielka kurtka, taka oversize'owa, do tego sukienka maxi w takie ramcia-ciamcia, pomarańczowo-niebiesko-czarne wzory i czarne buciszcza. W końcu przestało padać, to udało się wyjść na spacer, bo pizzy, wiecie, trzeba spalić trochę kalorii. Szczerze mówiąc, była całkiem dobra, ale coś popsuło trochę smak. I podejrzewam, że to mozzarella, bo już mam takie doświadczenia z tą mozzarellą, że podpieczona tak średnio mi smakuje. Ale ogólnie, wiecie, pizza to zawsze pizza, kolacja fajna, także jak zawsze na plus.
A ja się już będę z wami żegnać w tym vlogu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Główna część zresztą tego vloga to był sam hol lumpeksowy, więc mam nadzieję, że było w porządku. I że zobaczymy się w kolejnych vlogach. Dzięki za oglądanie. Cześć!